Słonik w domu. Słonik i prezenty. Jeszcze tylko jeden dzień. Tak, tak, tylko jeden dzień. Nawet nie cały jeden, bo już jestem po śniadaniu. Mhm. I wiesz, co wtedy będzie? No wiem. Wiesz? Tak, synku, jutro są twoje urodziny. Ja to wiem, tata to wie, babcia, dziadek, ciocia Marysia, wszyscy to wiedzą. Zresztą, trudno byłoby zapomnieć, ponieważ ktoś tu non-stop o tym mówi. Mama zaczęła się śmiać i przytuliła słonika. A teraz staram się znaleźć przepis na twój urodzinowy tort. Nie mogę się doczekać. Już tak dawno nie dostałem żadnego prezentu. Skrzywił się słonik. Przecież niedawno były święta i Mikołaj przyniósł ci bardzo dużo prezentów. Wcale nie tak dużo. Poza tym, one już się nie liczą, bo są rozpakowane. A jutro dostanę dużo prezentów, 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 prezentów! Słonik zaczął podskakiwać, podśpiewując z podekscytowania. Oj, dużo, dużo. Od nas dostaniesz. Babcia przekazała dla ciebie prezenciki i babcia Lusia z dziadkiem Ludwikiem przysłali prezent pocztą. Tak, prezenty, prezenciki, prezenciole! Kontynuował swój koncert słonik i tanecznym krokiem pobiegł do pokoju. Słonik już od kilku tygodni odliczał dni do swoich urodzin. Wraz z mamą zakupili mnóstwo kolorowych balonów oraz urodzinowe czapeczki i serpentyny, które mieli porozwieszać po całym domu. A słonik nawet z tej okazji wysprzątał swój pokój. Ale najbardziej nie mógł doczekać się prezentów. Był tak ciekawy, co w tym roku dostanie, że czuł, jakby ta ciekawość wypełniała go calutkiego po brzegi. Czy już są moje urodziny? Zapytał w półśnie, kiedy w środku nocy przyczłapał do łóżka rodziców. O, synku, jest trzecia w nocy. Odpowiedział tata, odprowadzając słonika do jego pokoju. Jutro będzie na pewno super, ale musisz się wyspać. W końcu nadszedł wyczekiwany dzień. Prezenty! Zakrzyknął słonik, gdy tylko otworzył oczy. Wyskoczył z łóżka i na bosaka pobiegł do kuchni. Dzień dobry, słoniku. Ktoś tu chyba kończy dzisiaj 5 lat. Przywitała go mama. Ja! Słonik aż podskoczył. Mogę już dostać prezenty? Poczekaj, poczekaj. Zjemy śniadanie, potem przyjdzie ciocia Marysia, będzie tort, życzenia. Co? Jeszcze tyle czasu? Ale ja chciałbym już, już, proszę. Na szczęście tego dnia słonik miał ręce pełne roboty. Tuż po śniadaniu zadzwonili dziadkowie z życzeniami. Następnie słonik z tatą przystroili balonami i serpentynami cały dom. Potem zaczęło się ozdabianie tortu i zanim skończyli, przyszła ciocia Marysia. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Zaintonował tata, a mama wniosła tort z 5 świeczkami. Słonik nabrał mnóstwo, mnóstwo powietrza i... zdmuchnął wszystkie świeczki jednocześnie. A potem wreszcie zaczęło się wręczanie prezentów. Było ich tyle, że słonik musiał odkładać kolejne paczuszki na kanapę, bo wszystkich naraz by nie utrzymał. Zachwycony... usiadł w końcu i rozpoczął rozpakowywanie. Wow! Zestaw klocków z superwężem! A tu smok przytulanka! Ale! A tu monster truck kosmitospycharka! Taka, jaką ma Hipcio! I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze tam jest?
schodach słychać gości. Oj, pęknę z ciekawości. Och, jaki piękny papier. W cudownym jest kolorze. Ciekawe, co jest w środku. Co w środku kryć się może. Ciekawe, co jest w środku. Wszystko, 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 wszystko. Prezenty, prezenciki. Pakunki, pakuneczki. Paczuszki, paki, paczki. Torebki, torebeczki. W środku są legusy. Czy może dwie laleczki. Auto czy koparka. Co kryją pakuneczki. Pakuneczki, laleczki. Ojejku, ile gości. Oj, pękam z ciekawości. A jaki śliczny papier. W cudownym jest kolorze. Ciekawe, co jest w środku. Co w środku kryć się może. Ciekawe, co jest w środku. Wszystko, 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 wszystko. Otwieraj i odwijaj. Co to za niespodzianka. Już zaraz się przekonasz. Klocki czy przytulanka. Wilkę się okaże. Czy robot, czy ubranka. Tam jest. Wow. Ale niespodzianka. Niespodzianka. Prezenciki. Prezenciki. Paczuszki. Torebki. Torebeczki. W środku są lęczące. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? W końcu wszystkie prezenty zostały rozpakowane i teraz leżały wśród papierów na podłodze wokół słonika. Podobają ci się prezenty? Zapytała ciocia, siedząc w fotelu i kończąc swój kawałek tortu. Odpowiedział słonik. No to teraz możesz pobawić się swoimi nowymi zabawkami. Uśmiechnęła się mama, nalewając herbatę. Słonik rozejrzał się dookoła. Rozgarnął papiery i sprawdził, czy na pewno nic nie zostało do rozpakowania. Następnie zgromadził wszystko na jednej kupce. Zerknął na rodziców i ciocię zajętych rozmową. Mama! Podszedł do stołu. A mogę dostać teraz jajko z niespodzianką, które kupiliśmy wczoraj? Mama spojrzała na synka ze zdziwieniem. Słoniku, dostałeś właśnie mnóstwo prezentów, leć się pobawić. Ale proszę, mama, ja bym chciał jajko z niespodzianką. Mówiłaś, że ono jest na później, a teraz właśnie jest później. Słoniku, a nie jesteś ciekawy swoich nowych zabawek? Zapytał tata. Jestem, ale ja teraz chciałbym jajko z niespodzianką. No proszę, no czemu nie mogę? Upierał się słonik. Wiedziałam, powiedziała rozżalona ciocia Marysia, przedzierając się przez rozłożone na podłodze papierzyska, to podnosząc, to odkładając kolejne zabawki. Nie podobają ci się prezenty. Nie podobają mu się. A tyle szukałam, ale widocznie nie trafiłam. O kochanie, przykro mi, poszukam ci czegoś innego. Kupię ci jakiś inny, zastępczy prezent. Tak, tak, tak! Ucieszył się słonik. Nie, no absolutnie nie. Zaprotestowała mama. Dziękujemy, Marysiu, ale słonik dostał bardzo dużo prezentów i wystarczy. No to tylko jeszcze jajko z niespodzianką. Upierał się słonik i zaczął wspinać się na szafkę, gdzie leżały słodycze. Słoniku, nie zgadzam się, powiedziała stanowczo mama. To niesprawiedliwe, nic mi nie wolno, nic mi nie dajecie, a w końcu dziś są moje urodziny. Może mu pozwólcie, zaczęła nieśmiało ciocia Marysia. Nie, 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 synku, przecież właśnie dostałeś... Niesprawiedliwe, niesprawiedliwe! Słonik zaczął tupać nogami, aż wreszcie wściekły wybiegł do swojego pokoju. Wcale nie podobają mi się te urodziny! Burknął pod nosem i kopnął w nogę łóżka. Czuł się zły i smutny. W tym momencie drzwi otworzyły się i do pokoju weszła mama
niosąc na rękach wszystkie słonikowe prezenty. Położyła je na dywanie i usiadła obok słonika. Synku, po pierwsze chcę powiedzieć, że nie podoba mi się, jak tak krzyczysz. To jest niemiłe, zwłaszcza kiedy dzisiaj tyle osób się dla ciebie starało. Słonik nie patrzył na mamę. Przepraszam. Bąknął, ale wcale nie poczuł się przez to mniej zły albo smutny. Dobrze. Powiedziała mama już spokojniejszym tonem. A teraz zobaczmy, co ty właściwie dostałeś. Z kubki prezentów mama wyciągnęła smoka przytulankę. O, to chyba prezent od babci. Będzie pasował do twojej kolekcji przytulanek. Jak go nazwiemy? Naburmuszony słonik zerknął na smoka. Popatrz, jak podniesiesz mu ręce, to wygląda całkiem groźnie. O, a jak naciśniesz go na nosek... I mama nacisnęła na smoczy nos. To wygląda... To trochę wygląda, jakby puszczał bąka. Zachichotał słonik. Faktycznie trochę tak wygląda. Mama, mama, wiem. A może nazwiemy go Smokulec Prykulec? Najgroźniejszy wśród wszystkich smoków. Ożywił się słonik i aż wstał z podłogi. No, przyznaję, że o takim smoku jeszcze nie słyszałam. Podoba mi się. Roześmiała się mama. Tego dnia Smokulec Prykulec został przedstawiony wszystkim słonikowym przytulankom. Okazało się również, że wraz z superwężem idealnie mieści się w stworzonej przez słonika budowli z nowych klocków i doskonale pasuje do nowego Monster Trucka Kosmitospycharki. Wieczorem słonik, leżąc już w łóżku, wtulił się mocno w maminę ramię i zasypiając wyszeptał. Wiesz, mama, zawsze marzyłem o takim smokulcu prykulcu, tylko po prostu tego nie wiedziałem. To były najlepsze urodziny w moim życiu. Cześć! Jeśli podobała ci się historia słonika, to możesz posłuchać jego kolejnych przygód na naszej platformie Młynoteka. Są tam wszystkie odcinki Słonika w domu i uwaga, jest tam niespodzianka! Możesz tam znaleźć słonikowe kolorowanki. Wystarczy, że poprosisz rodzica, żeby pomógł ci je pobrać i wydrukować. Ja się nazywam Zuza Fijewska-Malesza, jestem autorką historii o słoniku i właśnie idę wymyślać kolejne jego przygody. Już niedługo najnowszy odcinek. Do usłyszenia!